Witam serdecznie, moi drodzy, z tej strony Łukasz M. Na dzisiejszym odcinku, moi kochani, kolekcja z polską ekstraklasą. Zostało mi do otworzenia 5 hobby boxów. Zamówiłem sobie całego case'a na wcześniejszym odcinku, gdzie prezentowałem zawartość właśnie paczuszki od firmy Sportzo. Otworzyłem całego jednego hobby boxa i zostało 5 sztuk. Dzisiaj na odcinku otworzymy sobie komplecik, wszystkie 5. Zobaczymy, jakie hity nam tutaj powpadają. Jak widzicie, dzisiaj troszeczkę inaczej kamerkę ułożyłem. Na wprost będziemy patrzeć. Także pierwszy boksik otwieramy. Zasiądźcie sobie wygodnie, bo troszeczkę będzie to trwało. Są jakieś karty, które mi brakują. No i mamy otworzonego pierwszego boksa. Wyciągniemy od razu saszetki i co? Jak widać, nadmuchane, ale można już tutaj wyczuć, że pierwsza jest dużo grubsza saszetka, pozostałe już nie. Więc tutaj będzie hit. Tu są pozostałe, boksik na bok. I grubasa sobie zostawimy na później. A teraz lecimy z unboxingiem cienkich saszetek. No i mamy pierwszą sztukę. I z bazówek Zwoliński. Następnie Atanasow. Olsen. Mucci. Afonso Sousa. Pierwsza karta specjalna. Fulward Maenpa zwarty. Kolejna to Rivals Forever. Jordi Sanchez i Kai Tejan, czyli Widzew i LKS. I karta do 150 Valkvist z Pogoni. Saszetka numer 2. Hajda. Tudor. Mokrzycki, Matras, Dąbrowski, logo Ruchu Chorzów i tutaj mamy limicik, logo Zagłębia, 1 na 190 i z Radomiaka Majchrowicz, 1 na 150. Mamy Puzelek, Grosicki, Szymonowicz, Witzinger, Welde, Augustyniak, Wdowik, logo LKS-u, Full World Josue i Blazicz z Lecha 1 na 150. Biczakcian, Bielica, Remakl, Bednarek, Triantafylopoulos, Pleśnierowicz i będzie coś tutaj konkretnego. Stępień 1 na 150 i kogo my tutaj mamy? Lech. Z Lecha mamy autograf. Pięknie, brakowała mi karta z Lecha i mamy Eliasa Andersona. No super, brakująca karta z autografem wpada
Więc idealnie się złożyło. Od razu sobie włożymy do folijki 70 na 169. Level 1. Pięknie. Stępień, Katranis, Długosz, Maenpa, Matysik, Team Spirit Hanouszek, Zwidzewa, Next Gen, Karol Borys ze Śląska, super. I Łukasz Zwoliński, Raków, 1 na 150. Pieńko, Zator, Wszołek, Podolski, Łęgowski, Kapustka, Team Spirit, Zachowicz z Pogoni i 1 na 50 Bochnak z Krakowi. Kopacz, Gerstenstein, Lederman, Dziczek, Romanczuk, Murawski, Grosicki, 1 na 150 pogoń i limicik z Puszczy. Team Spirit Puszcza, Niepołomice, 26 na 40. Czyli mamy tutaj niski limit. Już myślałem, że to było na 190, ale jednak nie. Na razie sobie Puszczę tutaj ułożymy, póki nie będzie coś lepszego jeszcze. Kolejna część puzelka. Slisz, Lis, Rakoczy, Wdowiak, Sikawka, Team Spirit, Paweł Wszołek z Legii, Full World, Biczak Cian z Pogoni, 12 i Rafał Wolski, Radomiak, 1 na 150. Przedostatnia saszetka i zostaje nam na koniec grubas. Arsenicz, Papa Nikolał, Gettinger, Szywacz, Kolouris, Castaneda, Team Spirit Zagłębie Lublin i 1 na 50 również Zagłębia Poletanowicz. Ok. I zostaje nam najgrubsza saszetka. Grosik, Szota, Walkwist, Podgórski, Imas, Grzybek, Kun na 150 i będzie z autografem czy nie? Tak, z autografem. Co to będzie za autograf? Damian Rasak, 13 na 25. No akurat Rasaka już mam z autografem, więc to będzie na wymiankę za coś, czego nie mam. Okej, to sobie tutaj ułożymy. Czyli mamy, moi kochani, pierwszy boksik otworzony. Fajne trafy, autograf z Lecha, Rasak, koszulka i autograf. I tutaj niski limit z Puszczy. Lecimy z drugim boksem. Trzeba będzie troszkę przyspieszyć, bo mamy 10 minutek, a w sumie jeszcze 4 boksy, to byśmy praktycznie godzinkę tutaj potrzebowali, a wiadomo, no taki długi filmik raczej
nie będzie, więc wyciągamy i od razu otwieramy. Pierwsza saszetka znowu jest taka dość gruba, więc odkładamy ją i lecimy. Trojak, tutaj może nie będę czytał, tylko po prostu na szybciutko do specjalnych będziemy dochodzić. Ravas w Hulward, Rivals Forever, Velde i Gual, Legia i Lech, i karta 1 na 150 Diegues z Jagiellonii. Schmidt, zwarty Team Spirit, i coś tutaj mamy z Piasta, 1 na 190, logo i Coutris, 1 na 150. Puzelek. Team Spirit Kelman z Krakowi, Full World Ishak, Lech i Castaneda 1 na 150. Tobiasz. Team Spirit Widzewódź. Next Gen Kevin Komar, Damian Jakubik, 1 na 150. Lonkar 1 na 150 i autograf Level 1 Benjamin Kelman 54 na 169. Drugi autograf dzisiaj. To na razie zabieramy i robimy miejsce tutaj na coraz to lepsze karty. Team Spirit Rossi z Radomiaka i Mateusz Grzybek 1 na 150. Janicki 1 na 150 i Team Spirit Nene z Jagiellonii 37 na 40, czyli też z niskim limitem tutaj. Trzy saszetki już tylko zostały z tego boksa, więc teraz no zdecydowanie szybciej to już będzie szło. Team Spirit Murawski z Lecha i 1 na 50 Luis da Silva z Widzewa. Puzelek. Team Spirit Eric Exposito, Fran Tudor, Hulward i Chrapek 1 na 150. No i zostaje ta najgrubsza saszetka.
Kiszak. Mroziński 1 na 150. I co mamy tutaj? 11 na 95, czyli to będzie tylko koszulka. Rafał Wolski z Radomiaka. Chyba też go mam. Ok, to sobie tutaj na razie postawimy. I lecimy z trzecim dzisiaj boksem. No i tutaj już widzę, że są same cienkie, więc raczej nie będzie żadnej koszulki ani Team Unity. Ale fajnie by było, jakby jakiś dual autograf padł. Full World Gita i znowu mamy Rivals Forever. Luis da Silva z Widzewa i Augustyniak z Legii. I karta 1 na 150 Weihrauch z Zagłębia. Team Spirit Piast Gliwice i 1 na 50 Jan Czukowicz z ŁKS-u. Damian Kądzior 1 na 150 i mamy Full World Daniel Lonkar z Pogoni. Jaki to jest limicik? 19 na 25, więc niski limit nam tutaj wpadł. Ok, kolejna saszetka. Team Spirit Sołowiej z Puszczy. Team Spirit Domański. I to jest 1 na 190. I Żurawski 1 na 150 Warta. Puzelek. Team Spirit Arsenicz z Rakowa, Maenpa Full World i Olkowski 1 na 150. Team Spirit Pawłowski z Widzewa, Next Gen Ariel Mosur z Piasta i Blazicz z Lecha 1 na 150. Cztery saszetki nam zostały z tego boksa oczywiście. Jokota 1 na 150, czyli coś tam będzie. 62 na 89, czyli będzie autograf. Level 3. I mamy Frana Tudora. No pięknie.
Fran Tudor z Rakowa. Level 3. Więc konkrecik. Team Spirit Pogoń Szczecin i 1/50 Remacle z Korony. Biczak Cian, 1/150 i co my tutaj będziemy mieli? Autograf! Dante Stipica, level 2, 72/139, czyli dwa autografy mieliśmy w tym boksie. No i zostaje nam ostatnia saszetka tutaj. Jest puzelek Team Spirit Bielecki z ruchu, Poletanowicz w Full World i Zwoliński 1/150. Ok, zostały dwa boksy i czasowo mamy 22 minutki, więc myślę, że do 35 powinniśmy się zmieścić. Co będzie tutaj w tym boksie? Czy będzie jakiś grubas? Oj, przemieszane to tutaj konkretnie, ale raczej grubasa nie widzę. Więc tutaj będzie chyba podobnie jak wcześniej. Więc jakieś autografy powinny być. No i lecimy. Team Spirit Krakowia, Richard Jensen, Team Spirit, to jest na 190 i Rossi 1/150. I coś tutaj będzie. Schmidt 1/150. One of one, ale jaja. Ha! I to jest, moi kochani, Krzysztof Wołkowicz ze Stali Mielec. Już mam one of one kartę live. Ilja Szkurin dostałem. I teraz kolejna taka mega karteczka, więc super, ale się trafiło. One of one. Więc zobaczymy, czy jeszcze będą dwa autografy, czy już raczej nie będzie. Czy tylko jeden, jeżeli mamy kartę one of one. Team Spirit Puszcza Niepołomice i 1/50 Olszewski z Jagiellonii. Też tutaj coś będzie. Piotr Krawczyk 1/150 i będzie jakaś karta. Pięknie, Ernest Mucci 20/25 autograf. No coś pięknego. Super, ale trafienie.
To już jest naprawdę mega sprawa. 20 na 25. Ernest Mucci. Ok. Położymy tutaj ją i lecimy dalej. Więc zobaczymy, czy będzie jeszcze szansa na drugi autograf. Tutaj mamy puzelek. Team Spirit Ishak z Lecha, Lonkar w Full World i Savic 1 na 150. I chyba coś tutaj też będzie. Wilczek na 150. A będzie karta wykupu. To kodzika nie mogę pokazać. Trzeba będzie to zarejestrować. I kto tutaj jest? Ja sobie to dźwignę, żeby nie było. O. Roberto Alves z Radomiaka, chyba jak się nie mylę, RA, to będzie Radomiak. Więc mamy kartę wykupu. To na razie sobie położymy tutaj po prostu. I lecimy dalej z kolejnymi saszetkami. I powiem Wam, że chyba już też, bo jedną taką kartę trafiłem i też chyba był ten sam zawodnik. Bobek, Team Spirit i Łukasz Bejger 1 na 50. Ok, czyli były tutaj dwa autografy i karta One of One. A co jeszcze będzie tutaj? Bo zostaje nam jeszcze jeden boksik do otworzenia. Godinho w Full World i tutaj Rivals Forever. Żurawski i Szkurin. No i tu Poletanowicz 1 na 150. Team Spirit Szymonowicz zwarty i jest Rejczyk Next Gen. Rasak 1 na 150. I ostatnia saszetka z tego boksa. Team Spirit Lejwa ze Śląska, Enali i Dadok 1 na 150. Ok, zostaje nam tutaj, moi kochani, ostatni boksik, no i fajnie by było, jakby tutaj była karta Team Unity, bo z tego całego case'a to tylko w tej pierwszej, w tym pierwszym boksie udało się trafić Stipice, więc fajnie by było, jakby tutaj był jakiś grubas i no jest grubas, tylko nie wiem, czy to będzie ta karta Team Unity. Zobaczymy. Ok, to lecimy. Co my tutaj mamy? Full World Machado, Rivals Forever, Sekulic i Wszołek i Gamboa 1 na 150. Team Spirit Janicki z Górnika i mamy jakiś limicik, Weldę z Lecha 1 na 130 i tutaj Grzesik. Ok, to sobie tutaj położymy. Team Spirit Katranis Piasta i Terpiłowski 1 na 50. Machado, Team Spirit, Radomiak, Next Gen, Bieszczad,
z Rakowa i Puszcza Cholewiak 1:50. No i tutaj coś będzie. Kun 1:150. I mamy Witzingera zwarty. Level 1. Sygnatura 68/169. Zostały 4 saszetki plus ten grubas. Także końcówka unboxingu. Team Spirit Śląsk, Louis Fulward, Abramowicz 1:150. I mamy tutaj jeszcze limicik Wszołka 18/40. No pięknie. Bazóweczki i tutaj 1:150 Jensen. Dziekoński Team Spirit, Korona i 1:50 Kraciun z Puszczy. Przedostatnia saszetka. Team Spirit Domański ze Stali, Peckhardt Fullworth, Grzybek 1:150, no i ostatnia saszetka Grubas. Więc jeszcze jest szansa na coś konkretnego. Josue. I kto? Kto tutaj będzie? 94/95, czyli koszulka. Tomasz Pieńko, Game Jersey, Zagłębia. To są, moi kochani, trafy z dzisiejszego odcinka. 5 boksów mamy i takie karty. Z autografów Tudor, Anderson, tam mamy z tyłu Witzingera. Stipica, Kelman, tutaj mamy kartę wykupu z Radomiaka, czyli mamy 1, 2, 3, 4, 5, 6 i Muci 7, 7 autografów, 3 karty z kawałkami koszulek i tu jeszcze dodatkowo autograf plus karta one of one i tutaj kilka fajnych limicików. Tak to, moi kochani, wygląda, także czekam na Wasze opinie i komentarze odnośnie trafów z Ekstraklasy. Ja Wam dziękuję za oglądanie, pozdrawiam, trzymajcie się i cześć!